Halo, halo, siema, kurde, witam w kolejnym odcineczku. Widzę, dzisiaj prawdopodobnie kontynuujemy fabułę. Podobno Alek ma być na zlocie. Musimy dobrze wypaść. Wiesz, co powiedział Rajdel w warsztacie? Nie wiem, co powiedział. Wiesz, ile razy słyszałam tę gadkę, jesteśmy rodziną? Mówię ci, jedyną osobą, wobec której warto być lojalnym, jesteś ty. Hej, hej. Cicho, jasne. Cicho, tak, cicho. Hej, Ryder. Ej, chciałem tylko życzyć wam powodzenia przed wielkim wyścigiem. Będzie dobrze. Dzięki, tatku. I pamiętajcie, dobre nastawienie... Klucz do zwycięstwa. Klucz do wygranej. A jak? No to połamania... czegoś tam. Do zobaczenia w warsztacie. O co mu chodziło? Daj spokój, może to miały być przeprosiny. Wtedy mówi się przepraszam. On tak ma, Rajdel jest staroświecki. No, coś w tym jest. Alek może być z jakiejś pseudomafii, jak oni to tam nazywają, w Need for Speedach. Coś typu familia z Paybacka. Dobra. Zobaczmy, czy faktycznie masz taki talent, jak mówią. Nic nie widziałam. Dobra, zobaczymy, jak Encounter poradzi sobie z minimalnym dociskiem w Dartmoonie. Lepiej nie rób tak więcej. Au. Au, dobra, nie wywaliłem się, to dobry znak. Jeżeli ta fabuła ma, ale zaraz cię wyprzedzę. Ma polegać mniej więcej na tym samym, co w każdym Need for Speedzie, czyli kradną nam auto i później my musimy od zera wszystko zbierać. Ciekaw jestem, w którym momencie zabieram nam wszystko. Kto to będzie? Najprawdopodobniej ten Alek. Podraftujmy go sobie trochę, czy to Harlow. Nie pozwolę ci wygrać. Pozwolisz. Jeszcze połowa wyścigu przed nami. Robisz wgniecenia. Ja na razie gładziutko. Ała. Gdyby to był payback, to już byśmy się rozwalili. Delikatnie! Ale nie, Countach nie driftuje. Udajesz mi się wyprzedzać? Zapomniałem o tym, kuźwa, i możemy przez to przegrać. A wytrzymasz? No. A, nie mogę. Tak, opłacało się zrobić countacha pod drift. Jak najbardziej. Żeby przegrać z najtrudniejszymi botami. No trudno. Teraz się przynajmniej utwierdziłem w tej teorii. Całkiem nieźle. Jeszcze kilka usprawnień, a następnie... Nie ma zlotów. No dobra. No to trudno. Tym razem na pewno wygramy. Ale jazda! Byliśmy w swoim żywiole. Tu jest nasze miejsce. Urodzeni rajdowcy. Pokazaliśmy im, że potrafimy się ścigać. Musimy dać znać Rajdelowi, jak tam poszło. Już sobie wyobrażam wyraz dumy na tej durnowatej buźce. Cholera, czekaj. Alek dzwoni. Co słychać, ziomek? Ta, imponujące, co? Hej. Mały garaż prowadzony przez... Mówiłam braku, nie wiem, zbyt dużo. Kilka czego? Co, dzisiaj? No jasne. Dzięki. Nara. Ekstra! Co jest grane? Pucha od daleka. Teraz?
A nie wracamy do warsztatu? To prosta robota, odebrać i dostarczyć towar. Już wysyła info. Nie możemy tego przepuścić, to nasza szansa. Niczego nie mam na mapie. Dobra. Jedźmy. To teraz. No, a nie mówiłam? Mój ziomek Alek ma kontakty. Obczaj tę furę. Kurde, jas. Nieźle. Ty prowadź. Ja pojadę za tobą naszym cudeńkiem. Dobra. Ale to zostanie tylko między nami, tak? W sumie czemu nie? Coś tu nie gra. A i policja od razu nas ściga? Dobra, nie. Znasz miejsce dostawy. Nie ma co czekać. Pewnie. Szkoda. Ciekawe, co ta cacko potrafi. Cholera! Szlak! Jasmine, ten wóz jest kradziony? No, może. Rozdzielmy się. Widzimy się na miejscu. Jasne, uważaj na siebie. Centrala, tu patrol. My też ścigamy cel. Centrala, ukrywamy! Ja cię... Tu gliniarze... Chyba was tutaj zgubić. Nie, tak się nie uda, bo my czekujemy. O, puśćmy. Nie, żadne zatrzymywanie. Dało się. Teraz mogę, nie mogę, bo to jest pod ziemią. Znaczy schowany pod mostem. Centrala, cel wciąż na wolności. Dobra. Podejrzany wóz rozpłynął się w powietrzu w University Central. Dobra, nie widzę mnie. No nie, no chyba was pogrzało, ziomeczki. Posiłki dotrą już za kilka minut. Nie widzicie. Centrala, tamten rajdowiec mi zbiał. Dobra. Jest. Mamy to. No dalej, Jas. Odbierz, odbierz. Siema, tu Jas. Zostaw wiadomość, to może oddzwonię. Pewnie nie, ale może... Hej, Jas, gdzie jesteś? Jestem na miejscu i nic tu nie ma. Jesteś pewna, że ten cały Alek dał ci dobry adres? Cholera! Jas, alarm właśnie się włączył. Czy chcesz wysłać tę wiadomość? Pieprzyć to. Muszę wracać do warsztatu. Alarm w warsztacie, nie ma Jas. Mówiła coś o robocie. Odwróciła naszą uwagę. Żeby okraść warsztat. Dziękuję za telefon. Warsztat jest nieczynny. Proszę dzwonić w godzinach pracy. No właśnie. Siema, tu Jas. Zostaw wiadomość, to może oddzwonię. Pewnie nie, ale może... Cholera. Gdzie są wszyscy? Chciałem jakiegoś przełomu fabularnego na temat. A my jedziemy czym? Nie wiem, co to jest za auto. Jakiś Nissanik mały. Tuningowany na grip prawdopodobnie. Ja nie mogę sprawdzić. O. Teraz może się czegoś dowiemy? Ukończ prolog. Czy bym miał rację niestety? No właśnie. Nie. Cholera, Rydell, nic ci nie jest? Wyczyścili parking. Zaczekaj tu. Szlak! Wiedziałem. Mówiłem wam. Jasmine,
Kto to był? Nie znam typa. Jas, jedziemy! Zawołał cię po imieniu. Rydell, ona była ze mną całą noc. Komu mówiłaś o tym miejscu? Nikomu. Nikomu, tak? Nie byłaś w Heights? Nie nabijałaś się, jaki to staruszek jest ufny? No i kto mi teraz zaufa? Opanuj się! Przygarnąłem cię, kiedy nikt inny cię nie chciał. Wow, 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 Rydell, wyluzuj, proszę. Jas, czekaj! Hej, co jest? Czy ona właśnie zabrała wóz? Smarku, ona zabrała wszystko. No dobrze, no to teraz zaczynamy. Wola, Wola to przerwy. O szkury. Szmat czasu. Że nikt nie jest w stanie podstąpać w Lexon, a ona chwyciła za mop. Wybierz burmistrz Morgan Stevenson. Przywódczynię, na którą Hej, Rydell. Dzisiaj znowu pucha. No, jakaś starsza pani przyjechała na wymianę oleju, ale nie miała kasy. Tylko samosy. Są w lodówce. No nic, zamknę już i spróbuję coś zarobić na boku. A! I sprzątałem w składziku. No i miałeś rację. To opos, a nie szczur. Ta. No więc... Wciąż tam jest. O hej, kolego, książka, którą zamawiałeś. Jakbyś chciał kiedyś pogadać, wal jak dym. Będę jutro rano, żeby otworzyć, okej? Okay? Nara. Dobra. Komu podwózkę? Teraz robimy za taksówkę. Ale czym będziemy podwozić, jak nie mam samochodu? Fury Rydella. Potrzebujesz podwózki? Hej, jestem Tess. Słyszałam, że jesteś dobrą opcją, jeśli chodzi o tanie przejazdy. Wyślę ci adres i miejsce docelowe. Spoko. Już tam jadę. No i ja mówię, ej gościu, no i obczaj to on na to. Kto ma wiedzieć, ten wie. I wiesz, co wtedy powiedziałam? Gościu! Tak, cześć. Tess? Hejka! Cześć, gościuwo. Czyżbyś się przestraszyła? Jestem trochę spóźniona, więc jeśli możesz... Jasne. Oczywiście. Hodujesz szynszyle albo jakiegoś... oposa czy coś? Niekoniecznie. Jeszcze. Wow. Dawno nie widziałem aż tylu kierowców w jednym miejscu. Co ich tu wszystkich ściągnęło? Zamiłowanie do wyścigów oraz potrzeba wyrażenia siebie za kółkiem. No i kasa. Ta, pewnie kasa. Bardzo mi tego brakowało. Wcale się nie dziwię. Przejdę się i zobaczę, co się dzieje. Dzięki za podwózkę, Speedy. To mój wóz. Jas? Się. Zaczynamy! Cieszę się, że wszystkich was tu widzę. Tak serio, to ile już lat minęło? Burmistrz dokręca troszkę śrubę, a my już wymiękamy? Myślałam, że to Lakeshore, że to prawdziwa scena wyścigowa. Szpanujecie tymi arcydziełami tuningu i muscle carami. Ten koleś na przykład... Czy naprawdę muszę wam przypominać, dlaczego tu jesteśmy? Kasa! Punkt.
3 kwalifikacje, pełne ryzyko. A jak wpadniesz na gliny, to musisz sobie poradzić. Jak ci się uda, to zobaczymy się w finale. Lakeshore Grand. Chcesz wygrać? To musisz być najlepszy. Siedem dni do pierwszych kwalifikacji. Awans trzeba wywalczyć. Jas! Hej, Speedy. Chcesz dostać 5 gwiazdek? To pokaż, co potrafisz. 5 gwiazdek? Jasne. Co ona zrobiła z tym kontaczem? Lepiej spadajmy. Mam niezapłacone mandaty za przebieganie przez ulicę. Cholera, mocno! Za co? I tak myślę, że przesadzili. Chcę już znaleźć te kanalie i wrócić do domu. Wracajcie. To jest helikopter? Nie. Jestem pod wrażeniem. Kurde, tak zapierdzielam. Między tobą a panną pogadanką. Ten samochód, który właśnie prowadzi, to był mój samochód. Dziwne. Wyglądał na jej. Ten samochód. Miała nawet czelność zostawić rejestrację. Niech tylko rajdzie. Też to zauważyłem. A, to właściciel warsztatu. Ten warsztat jest daleko? Myślę, że może pora zniknąć z ulicy. Tak. Robi się. Muszę zapytać. Ona zawsze taka była? Jaka? Rząd na poklasku. To tutaj. Góry Rydella. Światło. Nieźle, ale dzięki. Nazwę można by zmienić. Więc to stąd się znacie z jazd, tak? Wynocha z mojego warsztatu. To nie ja. Hej. To ty? System alarmowy się włączył. Hej, nie dotykaj. Wybacz, to jest Tess. No mal ci głowy nie urwałem. Miło cię poznać, pałkarzu. Ryder, widziałem Jasmine. Była na tym zlocie. Żartujesz. Nadal ma nasz wóz. Jest z tą samą ekipą, która obrabowała warsztat. Teraz organizuje wyścig o dużą stawkę pod nazwą Lakeshore Grand. Przypał. Z naszym autem. Muszę ją pokonać. Potrzebuję warsztatu i twojej pomocy. Pomału, Sparku. Powiedzmy, że tak zrobisz, okej? Okay? Zmierzysz się z Jasmine i ją pokonasz w ulicznym wyścigu. I co z tego? I co z tego? To była kwintesencja tego warsztatu. A teraz rozejrzyj się. Radzimy sobie. To twoje? Mówiłem, nie dotykaj. Pan Rydell z fur Rydella? Świetna nazwa swoją drogą. Powiem otwarcie. Pojechałam gdzieś na ten zlot, żeby poszukać kierowcy. I wtedy zjawiły się gliny. Gliny? Tak, ale nie były nawet w stanie nadążyć za Smarkiem. No. I tak sobie pomyślałam. Na dobrego nauczyciela. Słuchajcie, mam to, czego wam trzeba. Kasę. A wy macie to, czego szukam. Powód, by wygrać. Mogłabym zainwestować w ten warsztat. Reprezentować was. Może otworzyć jakieś drzwi? Zgódź, Ryder. Mogę wygrać. Możemy odbudować to miejsce. Nie mogę. Wygram. Zgoda. Juhu! Tylko obiecaj. Nieważne, co Jasmine zrobi, ty będziesz grać uczciwie. Stoi? Heller Morgan V2? A więc, Rydell, masz tu jakieś fury? Witamy w furach Rydella. Wiecie co, ja chyba kupię Firebirda. Na start. To będzie nasz pierwszy samochodzik. Do tego Mustanga. Nie, Firebirda. No, kocimy sobie Firebirdem.
Mam paru klientów, którzy mogliby nam pomóc zarobić trochę kasy przed następnym wyścigiem. Nieźle! Sądząc po tym, co tu widzę, sam się ścigałeś. No jasne, no mógłbym ci sporo opowiedzieć o dawnych czasach. Już zaczynamy. Nie wątpię. Musisz wiedzieć, że byłem królem tych ulic. Królem? To musiało być bardzo dawno temu. Nie wiedziałam, że już wtedy były samochody. Może lepiej zajmij się pozyskiwaniem funduszy. Ale się ciśnę. No dobra, co my tu możemy zrobić? I ten samochód już chciałbym poulepszać. Przynajmniej troszeczkę. Przez 3 tygodnie będziemy sobie grindować do kwalifikacji, a w ostatnim tygodniu tego wielkiego wyścigu Grand, czyli takiej w zasadzie powtórki z Paybacka. Coś jak gonitwa baniców. Zrobimy tak po prostu, że jeżeli nie będzie nic ciekawego w danym dniu, to nie będę wam pokazywać tego, nie będę wrzucać takiego odcinka i skupimy się głównie na jakichś zmianach fabularnych. Głównie na kwalifikacjach. Kwalifikacje będę wam pokazywał, Granda wam pokażę, a resztę no to może na streamie będę przechodzić. Na dzisiaj to byłoby na tyle. Dziękuję wam za uwagę i witam prawdopodobnie w roku szkolnym. Niestety. Nie załamujcie się, będzie dobrze. Dbajcie o siebie, pamiętajcie, co jest najważniejsze w życiu i do zobaczenia. Cześć.